Jego zdetronizowano, Chrystusa Króla. Kto to zrobił? Sobór Watykański II i jego konsekwencje. W związku z czym oskarżam Sobór i można powiedzieć, po to była ta encyklika. Wielkie niespełnienie, żeby dziś spełniało się, że moralny kapłan, moralny katolik, jeśli nim jesteś, jako mężczyzna, jako kobieta, to jesteś w stanie stwierdzić jako nie credo, bo to nie jest do wierzenia, to jest do stwierdzenia, taki jest fakt. I wtedy nazywaj się katolikiem, katoliczką. Jego zdetronizowałeś, Wojtyła, Paweł VI, Jan XXIII, Jan Paweł I, Ratzinger, Franciszek. Jego, Chrystusa, Króla, rzuciłeś na ziemiak, szmatę! I do tego grzechu nabrałeś przekonania w kościele, w kaplicy. Na modlitwie, na różańcu, Wojtyłowe różańce, tyle warte. Te, które odmawiał i te, któreś dostał, jak masz, różami pachniał, a to smród. Chrystusa zdetronizowano. Oskarżam o to Sobór Watykański II, tych, którzy jego ojcami, którzy na niego się powołują, że to dobro dla Kościoła. I to jest wyznanie katolika, nie wiary, bo to nie jest do wierzenia, to jest do stwierdzenia ze względu na rozum. Po owocach ich poznacie. Mamy 2023 rok. Od tego się zaczyna, można powiedzieć, bycie katolikiem. Więc po to jest ta encyklika. Żebyś miał w oparciu o co dzisiaj stwierdzić. Jednocześnie zobaczyć, jakie będą konsekwencje, jeżeli społecznego panowania Jezusa Chrystusa nie uznamy. Jednostki nie wystarczą. Potrzebne społeczeństwa i państwa. I do tego nie katolickie li tylko. Dlatego dzisiaj w wystawieniu Pana Jezusa mówiłem w oparciu o tę encyklikę. Że chcecie pokoju? To trzeba się do Jezusa, na Chrystusa nawrócić i uznać społeczne panowanie Jezusa Chrystusa. Islamici, chcecie pokoju? To trzeba się do Jezusa Chrystusa nawrócić jako do Boga, Syna Bożego, a nie wierzyć w jakąś śmieszną wiarą zapodaną przez Mahometa. Allah i Bóg w Trójcy Jedyny to nie ten sam Bóg, a jeden jest. Więc Allah to nie Bóg, to demon, to idol, to Bożek. I takiego wam ktoś zdeformował Boga i podał w książeczce Koranie do wierzenia, a Wojtyła to całował. Zwodziciel Wadowicki. Wszyscy, którzy chcecie pokoju. Jego początek, jego źródło jest tu. W uznaniu panowania Jezusa Chrystusa przez przyjęcie praw Jezusa Chrystusa w życiu osobistym i społecznym. Dlatego, że tak jednostki, jak i społeczeństwa podlegają Chrystusowi Królowi. Sobie to Chrystus na krzyżu wysłużył. Że ma prawo do tej ziemi, do serca każdego z nas, rozumu, woli, serca. Będziecie słyszeć głupich ludzi, którzy powiedzą wam, nawet na starość, jakby się tak zestarzyli, że każdy człowiek ma prawo myśleć tak, jak chce myśleć, to nie wierzcie takim ludziom, obłudnikami są i zwodzicielami. Każdy z nas ma prawo i obowiązek myśleć w kategorii prawdy, kto ma obowiązek poznać, uznać, przyjąć, głosić, bronić. I ta prawda niezaprzeczalna jest. Chrystus Król ma panowanie nad światem, przed którym klęknie każde kolano. To, co nie chce, też.
rozum, który się nie ugnie, wola, która się nie ugnie. Więc jest powiedziane tu, że krnąbrnych Jezus Chrystus Król kara i będzie karał. I wojna jedna, druga, trzecia karą jest za nieuznawanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa.